Dokładnie, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, co się nam funduje. Nie? Co się nam funduje kobietom, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, jednorazowy zasiłek w wysokości 4000 zł. Stawka za potwórkę. No i to tyle. Temat był głośny, medialny, nagłaśniany, wiele o tym mówiono. To tyle, póki co jeszcze zostały dwa dni starego roku, rozporządzenia nie ma, w którym ma się ukazać już wniosku, ale jest ustawa. Kiedy to ma być wypłacane, w którym okresie? Do 12 miesiąca życia dziecka, czyli przez okres roku. Wniosek musi być złożony w trakcie do pierwszego roku życia dziecka. W trakcie 12 miesięcy. I jednorazowa zapomoga w okresie prenatalnym, uszkodzenie, czy tam ciężka choroba i w trakcie porodu, a nie będę się wypowiadać o innych głosach. I dalej matka niech się sama buja. No, z naszej strony realizującego ma być to na podstawie dokumentów, czyli zaświadczenia od specjalisty i złożonego wniosku, wypłacenie jednorazowej zapomogi w wysokości 4000 zł. Czy pan poradzą jeszcze jakieś zapytania w związku z projektem ustawy czy uchwały? Nie widzę, w takim razie dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Do przegłosowania z tej uchwały. Proszę państwa radni o przyjęcie uchwały. Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Dziękuję państwu.